Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj ja, Ariowit, mam dla was mój fanpage, na który mogę wrzucać rzeczy, które są cenzurowane na YouTube, więc chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście odkrywali więcej rzeczy, które mogą się wam przydać i naprawdę przydać, przekazywać to dalej. Jak wejdziecie na mój fanpage, to chciałem, żebyście obejrzeli ten filmik. Niesamowity w połączeniu z muzyką. Napiszcie, co myślicie o tym filmiku. Muzyka jest po prostu przepiękna. Zrobiona przez Niemca, pomijając, że zrobiona przez Niemca, no ale no jest jak jest. Niemiec zrobił naprawdę niesamowitą piosenkę. Niemiecka kultura, ale to latanie tutaj, może dojdziemy do tego, wyjście poza schemat niewolnika. Jak tak patrzeć, to większość, 99% ludzi jest na schemacie niewolnika. Masoni posiadają wiedzę i jeszcze wam dam jeden filmik, gdzie australijski piosenkarz 5 godzin mówi na temat masonów wszystkich, wymienia ich znaki, powstali, kiedy i tak dalej. Ale zastanawiam się, skąd on ma taką wiedzę, znaczy ona jest zdobyta, ale że taki piosenkarz z Australii, tam gdzie wprowadzają, a sam robi znaki też masońskie. A czy ktoś zauważył na filmiku, jak robił tym, co opowiadał o tych wszystkich masonach, on ma długie włosy, co nie? I jedno oko ma zasłonięte swoimi włosami. Często. Ktoś tak zauważył. I można, to też można podpiąć pod to. Takie, nie w 100%, ale wiecie, też takie dziwne. Takie znaki też ma, o, w taki sposób. To wiadomo, egipskie. Faraony takie tutaj, tak, Lewandowski też robił, więc wiecie, albo masoni też mają także znaki, że chowają sobie, o tutaj, tak, rękę pod płaszczem, tak, dłonie też pokazywał na swoim nagraniu. Ciekawe. Też na pewno warto obejrzenia. Bo oni mają wiedzę. Oni mają wiedzę, a wy jesteście jak niewolnicy. Czy wy to w końcu rozumiecie? Dobra, ja wiem, że nie oglądają mnie niewolnicy, tylko ludzie, którzy mają więcej w głowie. Ale tak to wygląda. I Kim powiedziała, że jak człowiek wyjdzie poza mentalność niewolnika, w ciągu następnych kilkunastu lat, to będzie można nowe aktywa zamieniać związane z pieniędzmi na inne. I ja to widzę. Im to nie wypali, to jak to powiedział sam ten Morawiecki, nie wiadomo, czy to jest w ogóle jego prawdziwe nazwisko. No skoro no raczej nie, no skoro ma, sam mówił, obywatelstwo inne. To umrze, ten umrze, trudno. To same słowa są Morawieckiego, tylko że u nas będą w innym kierunku, że ci niewolnicy, debile z własnego wyboru, którzy też, znam takich, wybierają i tak prześmiewczo, takie, mówisz argument, też nie dociera. Słabo z nimi będzie. No i staną ludzie, gdzie będzie już zdrowie, opieka, technologie ukryte bardziej. Te Kimberly mówiła też o medycznych łóżkach. Zobaczymy. Ale będzie możliwość naprawdę leczenia tego, co nie, jak nie było przedtem takiego leczenia. Wszystko. Zapraszam was na ten tutaj fanpage,
żebyście obserwowali, także jeden post będę tutaj wrzucał codziennie. Tutaj macie cytaty masonów, co oni chcą z nami zrobić i chcieli, to już ma wiele, wiele lat, ten ich tutaj, co robią. Dawid Rockefeller. No tutaj macie prawdziwe nazwiska prezydencików, tak zwanych. Tutaj macie, kim są posłowie z Konfederacji. Taka prawda. Musi Polak w końcu zacząć rządzić w Polsce. Zapraszam was tutaj. Na ten fanpage. Dobrze, to wszystko. Rozstaję się z wami. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Wiem, że mam opóźnienia na kamerce, ale raczej nie. Dziękuję za uwagę i to wszystko. Trzymajcie się. Wbijajcie. Wbijajcie na fanpage, link w opisie. I to wszystko. Trzymajcie się. Tutaj minister belgijska zdrowia testuje palcem wirusa w nosie. Patrzcie na to. O, w nosie se dłubie minister zdrowia. Która jeszcze nie wygląda pod względem sylwetki na ministra zdrowia. No takiej tacy są ministrowie. A jakbyście zobaczyli tą z Wielkiej Brytanii. O Boże. O Jezus, czy to... To nawet jak chłopak, nawet jak dziewczyna nie wygląda. A niby no płeć żeńska. Dobra, ale taka uroda. Dobrze, na razie zapraszam was na ten kanał. Fanpage, cześć, pa.